Witam Was, jestem Panisek77, zapraszam do mojego nowego, kolejnego filmiku. A wiecie, w poprzednim odcinku budowaliśmy magazyn typu CTSG. I doszły w moim teraz domku i sejwie wielkie zmiany. Zrobiłem pierwsze piętro i zrobiłem dodatkowe piętro tutaj. No i oczywiście zrobiłem kopalnię tutaj. Prowadzi daleko na dół. I chciałabym zrobić coś, co w stylu Magdaleny Marii Moniki w odcinku 20. Czyli taką wieżę, gdzie ma wbudowany tam z tyłu dom. Tylko muszę jeszcze trochę ziemi zdobyć, żeby dobrze to okrążyć. Obliczyć wszystko. To będziemy zbierać ziemię i trochę pogadam. Ja widzę jeszcze trzeci odcinek. Odcinki wychodzą to co tydzień, czyli w piątek. Dlaczego w piątek? Dlatego w piątek, że w piątek jest dzień wolny od szkoły i jutro jej nie ma. Dlatego mogę swobodnie sobie siedzieć i kręcić ten filmik. Nie, że zaraz, o, muszę kończyć, muszę lecieć, o, jeszcze ten sprawdzian, jeszcze lekcji nie zrobiłem. Takiego czegoś nie ma. Dlatego kręcę w piątek, dodaję w sobotę. Czyli macie tak tydzień czesać i czekać. I jeszcze. Na razie kręcę tak do 10 odcinków. Kiedy będzie 10 odcinków nakręconych, trochę sobie poczekam, zanim dodam kolejny. Dlaczego? Dlatego, że skoro ja mam kręcić filmiki dla 10 osób, czy tam dla 20, to po prostu mi się nie opłaca. Dlatego ja wolę nakręcić te filmiki i zobaczyć, czy wam się podobają, czy je oglądacie. Oglądacie? Super, kręcę dalej. Nie oglądacie? Wypadam. Proste. Co jeszcze? No, pozdrawiam kanały Mr. Felix, CrazyCat97011 i tam inne. Też zachęcam do ich oglądania. I doszłam na razie do wniosku, że filmiki będą kręcone w takim stylu, że będę, jakby to powiedzieć, plagiatować, no nie plagiatować, budować, na przykład budowlę z save'u, na przykład CTS, podaję przykład CTSG czy tam Magdaleny Marii Moniki i będę budować je na swoim save'ie, świecie. No, co by tu jeszcze wam tu powiedzieć? Wydaje mi się, że już to chyba wszystko to, co chciałem tam wam ujawnić. No mówiłem, 10 odcinków, oglądacie, super, kręcę dalej, nie oglądacie, to zastanowię się, czy będę kręcić dalej. No. Oczywiście komentujcie, oceniajcie mnie. Jeszcze trochę ziemi nam tam starczy. Tam starczy. Jeszcze tutaj dokończę. Ops, tyle nam ziemi starczy. Teraz idę trochę porównać tereny. I postawię podstawy. No to na chwilę, na chwilę. Tak na razie wygląda podstawa naszej wieży. Nie martwcie się, ona będzie jeszcze wyższa, ale na razie chciałem taką postawić. Tu, gdzie są szyby, będzie lawa. Znaczy jeszcze niedokończone troszeczkę. Jeszcze tam wyżej idę. Tylko idę jeszcze trochę pozbierać materiały. Chciałbym powiedzieć, że właśnie już jest sobota i że ten filmik chyba będzie zdany w niedzielę. No trudno już. Nie chciało mi się grać i straciłem wenę twórczą, więc sami wiecie. Jeszcze popatrzę, jak te moje materiały, bo jeszcze byłem trochę w jaskini, żeby po kamień, bo już trochę zaczyna mi tego kamienka brakować. Jest on? Jest 27, dobrze. I to chyba też będzie 20, 26. Też ładnie. Dobra. Jeszcze by się przydało szyby przetopić, ale nie wiem, czy mam piasek. Mam piasek. Jeszcze trochę węgla. Chyba już nawet wiem, co zrobię w następnym odcinku, lecz wam nie powiem tego, to będzie niespodzianka. Ale po długim namyśle uważam, że ten pomysł będzie dobry. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Będzie bardzo trudny, ale nie ujawnię wam. Dobra, koniec tego tematu. O, mój szybszy skrót, żeby się dostać tam. Ops. Bynajmniej dla mnie szybszy. Dobra. Jedziemy tu dalej, do góry, psa, już jeden diament, tam mogłem sobie pozwolić na to,
Mówię o diamentowym. Diamentowej łopacie. Idziemy do góry. Tylko ja tutaj, jak ja to buduję, to ja robię troszkę taką mieszankę. Nie tak dokładnie buduję. Tylko tak bardziej po swojemu, ale pomysł jest troszkę zdublowany. Tak można to powiedzieć ładnie. Dobra, dotąd. I resztę idzie. No i tak powoli idzie budowa. To wiecie co? Dobrze, to ja mam pomysł. To ja aż skończę to budować. I spotkamy się, jak już będzie postawiona wieża i będzie trzeba kłaść lawę. No, jestem. Już tam trochę zacząłem robić, dlatego że to jest strasznie pracochłonne, bo muszę cały czas latać do jaskiń, brać lawę i spadać tam na górę, dlatego na razie nie kręciłem i zrobiłem 1/4 wieży, czyli jej, no na początku jak na nim się patrzy. Teraz właśnie planuję zrobić bok. I no, tutaj właśnie jest to źródełko takie. Gdzie dużo tu jest psa. Więcej wiaderek nie robiłem, bo mi szkoda już było tego. No co jest? Chce się lawa wziąć. A jest, dobra. I lecimy na górę. I tak w kółko robię. Ale chcę wam pokazać, jak ja to buduję. Jak mi to idzie. To już tu idziemy na dół. Na górę może. Akurat to moja ta jaskinia, wokół której buduję wieżę. Okej, trochę sobie odświeżymy, bo troszkę mi laguje. Okej. I jedziemy na górę. Tutaj schodów nie planuję na razie zrobić. Jak tego, to będę musiał wszystko, tutaj tą ściankę będę musiał wywalić i wstawić schody, bo jak tu wstawię teraz schody, to nie będę mógł przejść. Ale jeszcze się pomyślę. Tutaj też trochę głupi pomysł, bo muszę na bok i tu. Ale da się radę. Teraz wam pokażę, jak na razie wygląda ta podstawa. O tak o. Teraz jak widzicie, tam buduję. Tak o, powiększyłem troszeczkę. Mi się bardzo podoba. To nie tak samo jak od Magdaleny Marii Moniki, ale mówiłem. Ja tylko, można powiedzieć, ukradłem pomysł zbudowania. I troszkę tam podbudowałem, ale buduję już sam. Więc proszę mnie nie zarzucać, że zgapiam. No, a zgapiłem tylko pomysł. Dobrze. Jest tutaj już na boku. Gdzie ja to tak obuduję? Dobra, teraz tu. Pokażę wam przy okazji, jak ja to robię. Tutaj kładę wszystkie kamienie. Tak, i odtąd jadę szkłem. Dotąd. Czyli takie po trzy. Opsa. I tutaj kładę lawę. Leję lawę. To, to i to. I tak idzie mi to budowanie. Uj, trochę tu się ciasta nam zrobiło. Ale dobrze, to już jeszcze to góra tu została, tu. Lecz trochę nie pomyślałem, zbyt za gęsto to zrobiłem, te okna, ale może mi się jeszcze tu uda i tu. No, jeszcze tam całkiem. Dobra, to ja lecę po lawę, lecę jeszcze po kamień. I spotkamy się, jak już skończę cały projekt. I tak wygląda skończona moja wieża. Góry tam nie ma zrobionej, dlatego że lawa mi wylała. Oblała mi cały dół. Oczywiście udało mi się szybko to zatkać. Lecz na górę nie pójdziemy niestety. Trudno. Tak to wygląda. Możecie sobie jeszcze tu popatrzeć. Wszędzie jest zalane. Tam też jest zalane, tylko że nie widać, ale zaraz wam pokażę. O, tu już widać. No. Projekt był nawet troszkę wymagający. Z tą lawą było najtrudniej znaleźć te miejsca, ale udało się. No i tak wygląda ta jaskinia. To na tyle w dzisiejszym filmiku. Następnym zobaczycie, co zrobię. Ale to będzie zaskakujące. No i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.